myśmy wciąż do niepowlekłej szli. Szli z uporem ponad 200 lat. Dzień 11 listopada był przełomowym momentem w dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli narodowej Polska odzyskała niepodległość. Nadeszła upragniona wolność. Ten szczególny dzień skłania do refleksji na temat patriotyzmu. W Bogatyni 11 listopada oddaliśmy hołd walczącym o wolną i niepodległą Polskę. Są to uroczystości wyjątkowe, dlatego że z jednej strony bardzo wzruszające, to coś niesamowitego, obcować z żywą historią, tak bym to powiedział, dlatego że ci ludzie to wielka skarbnica informacji, wiadomości o naszej historii, ale także ludzie bardzo skromni, często kiedyś zapominani, tak jakby wcale nie istnieli, a dzisiaj to, co dla mnie najważniejsze i co bardziej mnie krzepi i cieszy, to fakt, że dowiaduje się, że dla nich te święta to wielkie przeżycie, przeżycie patriotyczne, ale także fakt dostrzeżenia ich przez nas i myślę, że taką wdzięczność, taki szacunek jest potrzebny, dlatego że żyjemy w społeczeństwie, gdzie mamy wśród nas jest wielu cichych bohaterów, o których trzeba mówić, z którymi trzeba rozmawiać, ale także dla nich organizować wszelkie uroczystości. Uroczyste obchody rozpoczęły się mszą świętą, następnie uczestnicy przemaszerowali do parku Jana Pawła II, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Kolejnym punktem obchodów była uroczysta akademia w Bogatyńskim Ośrodku Kultury, podczas której uczniowie przedstawili program artystyczny. W Bogatyni kultywujemy nasze narodowe tradycje. Staramy się, żeby nasi mieszkańcy też mogli brać udział w świętowaniu. Stąd najpierw msza, później złożenie kwiatów pod pomnikiem, następnie akademia w Bogatyńskim Ośrodku Kultury, występ naszej młodzieży. Myślę, że te obchody są na tyle atrakcyjne, by przyciągnąć naszych mieszkańców i by oni również mogli poczuć ten duch patriotyzmu, by mogli poczuć się dziś nie tylko Bogatynianami, ale również Polakami. Na zakończenie burmistrz Andrzej Grzmielewicz wręczył wszystkim sybirakom i kombatantom statuetki przedstawiające podobiznę marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.